Krakowie, w Krakowie, że coś w Krakowie, proszę Państwa. Proszę bardzo, że coś w Krakowie. Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy rodzynki w cieście. Nasza audycja radio to FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. To, co my teraz mówimy, raczej ze słuchania człowiek będzie zbawiony, a to, co widzi, to manipulowano, czyniąc fałszywe cuda, aby zwieść wybranych. Także może człowiek by mógł w pełni na 100% czy bardziej wykorzystać swoje ucho, żeby podobać się Panu Bogu, bo człowiek ze słuchania żyć będzie. Mówi tak Pismo Święte. Sprawiedliwy ze słuchania żyć będzie. Mówi tak Pismo Święte. Także serdecznie Państwa zapraszamy do współpracy. I tutaj nasze plansze Radia Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy jeszcze jedną planszę, bo do nas przyszło, proszę Państwa, co do nas przyszło, aby odwołać Hankę Gronkiewicz-Waltz. I już pokazuje list. Pierwszy rząd polski. Gdybyśmy byli tak chcieli się wznieść ponad partyjne rozgrywki, to moglibyśmy na przykład powiedzieć, że być może można uznać za datę zaistnienia państwa polskiego moment, kiedy my ogłaszamy światu 16 listopada, my istniejemy, jesteśmy niepodlegli. Więc jak widzicie Państwo, tu mogą być różne... Proszę Państwa, różne, nie kręcić tam, nie kręcić. Przyszło, żeby odwołać Hankę Gronkiewicz-Waltz. I co tutaj jest napisane, Państwo zobaczą. Przywróćmy normalność, wybierzmy uczciwość. Szanowni Państwo, w związku z aferą reprywatyzacyjną w dniu 6 października bieżącego roku rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Żeby referendum mogło się odbyć, musimy zebrać w ciągu 60 dni ponad 135 tysięcy podpisów mieszkańców Warszawy. Skład 16 inicjatorów referendum wchodzą m.in. takie osoby jak Piotr Ikonowicz, od lat upominający się o prawa lokatorów, politolog, profesor Kazimierz Klik, przedstawiciele organizacji lokatorskich, osoby pokrzywdzone przez reprywatyzację, w tym eksmitowani z kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16, którą odzyskał mąż pani prezydent. I ci ludzie pokrzywdzeni, proszę Państwa, tutaj u nas na Saskiej 42 wszyscy mieszkają. I teraz oni tutaj wypełnią swoje dane jako mieszkańcy Warszawy, nieważne PESEL, imię, nazwisko i podpis. I to wszystko pójdzie, proszę Państwa, im więcej ona eksmitowała tam na Noakowskiego 16, tym więcej będzie przeciwko niej. No, powinna się baba zorientować, ale chamstwo, bydło, jak to w Zachęcie, w postaci jednej osoby w Zachęcie, była wystawa tutaj w Wróblewskiej, jak ona tak chciała się rozreklamować. Proszę bardzo, niech rozreklamuje swoją Hankę Gronkiewicz. W normalnym państwie, zamieszana w największą aferę w historii warszawskiego samorządu, prezydent Warszawy już dawno podałaby się sama, cholera, do dymisji. Niestety, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pomimo utraty mandatu, zaufania publicznego, niezbędnego do sprawowania swojej funkcji, nie potrafi zachować się przyzwoicie. Dlatego, jeśli chcecie wspólnie z nami uczyć chciwego miasta, odsuńmy od władzy skompromitowaną prezydent. Ten list otrzymali wszyscy mieszkańcy Warszawy. Wypełnijcie proszę wasze dane na odwrocie tej karty. Zbierzcie też podpisy od waszych rodzin, znajomych, sąsiadów, czy koleżanek i kolegów z pracy, czy szkoły. Nadanie przez was listu jest już